Jesteśmy dla was. I jesteśmy po to, aby pomóc polskiej turystyce w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie. Jeśli chcecie wesprzeć nas i pomóc nam w nagrywaniu kolejnych odcinków, możecie to zrobić za pośrednictwem Patronite'a. W pierwszym odcinku pokazywaliśmy wam podziemną trasę turystyczną Arado w Kamiennej Górze. Dziś jesteśmy o 4 km dalej, w miejscowości Antonówka. W zasadzie jest to dzielnica Kamiennej Góry. Tu w trakcie II wojny światowej na 70 hektarach znajdowała się jedna z najbardziej potężnych i najpilniej strzeżonych fabryk zbrojeniowych III Rzeszy. Ten las pokaże wam, jak bardzo uprzemysłowiony pod kątem militarnym był Dolny Śląsk w trakcie II wojny światowej. Za mną nie było drzew. Za mną było potężne miasto, do którego zatrudniono nawet 9 tysięcy pracowników przymusowych. Warto zaznaczyć, że w tamtym okresie historii, czyli w latach 40., w Kamiennej Górze było niespełna 10 tysięcy mieszkańców. Miejsce to było tak tajne, że za samo mówienie o nim groziła kara śmierci bądź wywózka. Dziś jest to miejsce nieco zapomniane. My postanowiliśmy zabrać was w wirtualną podróż po tym jakże tajemniczym i jakże ciekawym miejscu. Pamiętajcie także o tym, aby subskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę i być z nami na bieżąco. Co wiemy o lesie w Antonówce? Wiemy, że fabryka w Antonówce nie została skończona. Na pewno. Jeśli przyjmiemy, że Niemcy w trakcie II wojny światowej chcieli zaadoptować dwie wioski na potrzeby budowy fabryki broni, czyli Antonówkę i Raszów, po niemiecku Rüsseldorf, to da nam to łącznie 240 hektarów. Pozostałości po fabryce, czyli fundamenty po halach gospodarczych, szyby ciepłownicze, kanały drenażowe, obserwujemy jedynie na 70 hektarach tego lasu. Nie jest to wejście do podziemi, choć pierwszy raz osobiście sam tak myślałem. Każdy budynek, każda hala produkcyjna, każdy magazyn musiał być odwodniony i dogrzewany. I w lesie zobaczycie mnóstwo pozostałości po kanałach drenażowych i kanałach ciepłowniczych. Od kilkunastu lat wśród środowiska poszukiwaczy, historyków, regionalistów, pasjonatów trwa spór, czy w lesie tym są podziemia. Oczywiście jest bardzo dużo historycznych i logistycznych wydarzeń, które pozwalają nam wierzyć, że pod fabryką broni i amunicji podziemia po prostu musiały być. Armia niemiecka była armią bardzo praktyczną, więc zawsze, niemal zawsze był plan B. W razie zbombardowania zakładu, w razie zbombardowania fabryki, produkcję broni i amunicji można było kontynuować pod ziemią. Czy wejście do podziemi udało nam się znaleźć? Odpowiedzieć na to pytanie nie mogę, po prostu do lasu musicie przyjechać. Dziś w Antonówce powstaje ścieżka rowerowa, która prowadzi bezpośrednio do Krzeszowa, do europejskiej stolicy baroku. Więc Antonówka rozwija się pod kątem turystycznym. Antonówka to las, więc nikt nie zabroni wam tu przychodzić nawet w czasach pandemii. To oznacza, że wycieczki są tutaj organizowane przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jeśli wejdziecie na fanpage Antonówka Podziemia, które nie istnieją, dowiecie się o spacerach, które wspólnie z moim przyjacielem Krzysztofem Wojtasem organizujemy w tym lesie. A po mojej lewej stronie znajduje się serce tego obiektu, serce fabryki broni i amunicji, budynek, bez którego reszta budynków nie mogłaby funkcjonować, czyli kotłownia. Z tego budynku bezpośrednio kanałami wysyłano ciepło do poszczególnych kar gospodarczych i magazynów. De facto podziemia tu istnieją, ponieważ my wejdziemy do jednego z takich kanałów ciepłowniczych i będzie to właśnie kanał z kotłowni. Czyli jakieś podziemia w Antonówce na pewno zobaczycie. Oczywiście nie są to szyby górnicze, szyby kopalniane, nie są to wejścia do podziemi w szeroko pojętym rozumieniu. Są to kanały drenażowe, po prostu. My jesteśmy pod samą kotłownią, o której wcześniej wam mówiłem. Kiedy będziecie spacerować po tym lesie, a najlepiej zrobić to z nami w trakcie organizowania cyklicznych spacerów po tym lesie, to zwróćcie uwagę na precyzję, z jaką położono tutaj nawet cegłę. Mimo 80 lat zachowała się ona w stanie niemalże idealnym. Jakiś czas temu oprowadzaliśmy tutaj grupę i pewien turysta powiedział, że ta cegła wygląda tak, jak byłaby położona wczoraj. To podkreśla tylko niemiecką precyzję i podejście do fortyfikacji oraz do fabryk broni.
Historia fabryki broni i amunicji w Antonówce to niestety historia także tragiczna. Przecież oprócz pracowników przymusowych do pracy, być może w drążeniu nowych korytarzy, podziemnych tuneli, wykorzystywano także niewolniczą pracę obozu koncentracyjnego Gross-Rosen z Rogoźnicy. Do fabryki broni i amunicji w Antonówce zatrudniono także kobiety. Były to głównie Niemki i Ukrainki. Jest to dość powszechny zabieg stosowany przez armię niemiecką w miejscach takich jak te. Po pierwsze, kobiety mając mniejsze dłonie mogły precyzyjniej dostać się do pewnych podzespołów pocisków, kartuszy czy granatów. Dodatkowo pamiętajmy, że mężczyzn wtedy nie było, ponieważ każdy walczył na froncie. Kiedy będziecie spacerować lasem w Antonówce i zobaczycie miejsce takie jak to za mną, czyli pozostałość po baraku, w którym najprawdopodobniej więźniowie obozu Gross-Rosen, nazwijmy to, mieszkali, ulegajcie pewnym refleksjom na temat historii. Wszak historia to przedmiot, który ma nas uczyć, jakich błędów nie popełniać w przyszłości. Historia bardzo lubi się powtarzać. Antonówka jest stałym punktem na mapie skarbów Polski. Praktycznie co kilkadziesiąt metrów w tym lesie możecie zauważyć ślady, dziury w ziemi po szukaniu czegoś. Czego? Ciężko powiedzieć. Tylko w jednym punkcie na trasie, po której oprowadzamy turystów, zobaczycie cztery odwierty. Świadczyć to może o tym, że ktoś czegoś tutaj szukał i ktoś być może coś znalazł. W każdym miejscu, gdzie produkuje się dużo broni i amunicji, może dojść do niepożądanego pożaru. Przecież jedna iskra, jeden mały płomień może spowodować potężny wybuch. Niemcy zabezpieczyli się na wypadek takiej sytuacji, budując w Antonówce zbiorniki wodne, które dziś zachowały się w świetnym stanie. Są pięknie obetonowane i można je zobaczyć. Fabryka broni i amunicji w Antonówce była pod kątem finansowym jedną z największych militarnych inwestycji III Rzeszy. 70 budynków gospodarczych. W każdym z nich produkuje się broń, trzyma się broń, przenosi się broń, transportuje się ją, magazynuje się ją, czy po budynkach został jakiś ślad. Niestety nie. W latach 90. praktycznie każdy budynek w Antonówce został rozebrany na potrzeby pozyskania z nich budulca. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że bardzo dużą krzywdę takim zabytkom, po niemieckim zabytkom, zrobiliśmy my, Polacy. Rosjanie niszczyli fakt faktem te miejsca, które dla Niemców były strategiczne, bądź w sposób jawny propagowały on nazizm. My natomiast zrobiliśmy to nieco bezmyślnie, przez co dziś wiele budynków, które mogłoby być muzeami, niestety zostało zrównanych z ziemią. W Antonówce budowano budynki w taki sposób, aby gdyby doszło do niepożądanego wybuchu, cała energia z eksplozji została w środku i jak najmniej rozchodziła się na boki. Budowano je w taki sposób, że niemal wkopywano je w ziemię, co genialnie widać na lidarze. Dodatkowo, dachy budynków były ułożone w taki sposób, że gdyby do eksplozji już doszło, to dach miał się delikatnie unieść i wrócić na swoje miejsce. Okna budynków były bardzo duże i umieszczone nisko, na wysokości 20 cm. Wszystko po to, aby cała energia wyszła z budynku na zewnątrz, a dodatkowo personel mógł w miarę szybko i sprawnie się ewakuować. Co ciekawe, Polacy, którzy weszli do Antonówki po II wojnie światowej, mówimy tutaj o późnych latach 50. chociażby, oni zobaczyli, że na niektórych budynkach znajdowano donice z drzewami. To pewien rodzaj kamuflażu, znany nam z kompleksu Rize. Niemcy kamuflowali w taki sposób budynki po to, aby samolot z powietrza nie zobaczył, co znajduje się na powierzchni. Choć w przypadku kamuflażu samo wybudowanie osiedla w tym miejscu jest właśnie nim. Która armia zachodniego świata zbombardowałaby miejsce, gdzie bawią się dzieci i istnieje małe miasteczko tętniące życiem, a w rzeczywistości każdy budynek w tym miejscu przeznaczony jest na potrzeby niemieckiej zbrojeniówki. Jeśli ktoś twierdzi, że w Antonówce nie ma kompletnie żadnych podziemi, no to jest po prostu w błędzie. Przecież jest jedna grota, która znajduje się za mną, do której wejść można. Nie jest ona pokaźnych rozmiarów, natomiast jest zachowana w fantastycznym stanie. Pytanie, do czego miała służyć? Na pewno nie do produkcji. Zdaniem moim wielu kolegów, urobek m.in. z tej groty był wykorzystywany do mieszanki betonowej, z której wykonywano dużą część hal produkcyjnych i gospodarczych w Antonówce. Zobaczycie je, spacerując po lesie. Do czego miała służyć ta grota w 100% ciężko dzisiaj powiedzieć i cały sens kłótni między historykami odnośnie istnienia podziemi w Antonówce polega na tym, czy pod ziemią była kontynuowana produkcja. Nie powiem wam swojego zdania i nie pokażę wam groty.
po prostu musicie tu przyjechać. I wtedy postaramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zaznaczę tylko, że teren Antonówki to teren wielu byłych kopalni węgla kamiennego, które mogły być do czegoś wykorzystane. Cóż, ja wchodzę do groty, być może znajdę coś nowego, a wy, żeby zobaczyć ten tunel, musicie po prostu tutaj przyjechać. Do zobaczenia, trzymajcie się i wspierajcie zahistoryzowanych.